Czy rynek kryptowalut dzisiaj jest przeregulowany, może niedoregulowany, czy jest faktycznie bezpieczny, a może za bardzo bezpieczny i to blokuje rozwój? Zależy gdzie. Europa staje się bardzo regulowana i w pewien sposób ogranicza rozwój biznesu kryptowalutowego, ale z drugiej strony to jest dobrze, bo przynajmniej jest jakaś regulacja i przynajmniej zmusza państwa członkowskie do tego, żeby uznać, że krypto w ogóle istnieje i je spróbować uregulować. Natomiast regulacja europejska jest dużo bardziej restrykcyjna niż światowe regulacje takie jak w Azji, w krajach takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. No, Europa staje się trochę takim bastionem regulacji. Czy to dobrze? Pewnie tak, ale zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, bo przeregulowanie na pewno nie jest dobre dla rynku, bo uniemożliwi rozwój. Brak regulacji też nie jest dobry dla rynku, bo umożliwia dowolność i brak bezpieczeństwa. Bardzo trudno znaleźć złoty środek i pewnie prace nad znalezieniem tego środka będą trwały długo. W Polsce niestety nie próbuje się znaleźć tego złotego środka, tylko próbuje się tak dokręcić śrubę, żeby nikt nie chciał występować o licencję, co jest bardzo przykre, bo Polska to jest kraj innowatorów i ludzi bardzo otwartych na krypto i oni sobie pójdą pewnie do innych krajów, gdzie regulacja będzie mniej opresyjna. Jak mógł Pan podać 2-3 przykłady tych regulacji, które faktycznie najbardziej bolą dzisiaj platformy giełdy kryptowalutowe? Jeden z takich przykładów z ostatnich dni to wykluczenie możliwości tradingu stablecoinów takich jak USDT czy USDC. Regulacja europejska zabrania tradingu, obrotów, wpłat, wypłat, w ogóle de facto dotykania takich aktywów, jeśli one nie są zgodne z MiCA, czyli z rozporządzeniem europejskim. A pech chce, że żaden z podmiotów, który jest właścicielem takich stablecoinów, nie chce się regulować w Europie. Więc dojdzie do tego, że na całym świecie takie stablecoiny, czyli odpowiednik, nazwijmy to w cudzysłowie, cyfrowego dolara, będzie dopuszczony, a w Europie nie. Chyba że te podmioty zaczną się regulować, a tego nie chcą. Więc to jest pewnego rodzaju opresyjność regulacji, która ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa, ale może też służyć temu, że ten rynek obumrze. Z drugiej strony może waluty lokalne, takie jak polski złoty, euro, czeska korona, zaczną być bardziej popularne wśród uczestników lokalnych rynków, ale tego nie wiemy. Jak dotąd nie ma stablecoina, który jest zgodny z MiCA. Czyli dojdzie do tego, że będziemy mieli tylko kryptowaluty, ale nie będziemy mieli stablecoina, który służy wielu celom. Szybkim przelewom, arbitrażowi na różnych giełdach. Czyli tak naprawdę trading może zostać bardzo ograniczony. O tym chyba nikt nie pomyślał, bo regulacje piszą osoby, które z praktyką mają niewiele wspólnego. Pomimo tego rynek kryptowalut również w Polsce, ale w całej Europie i na świecie bardzo dynamicznie rośnie. Oczywiście, jesteśmy w takiej sytuacji, jak zawsze powtarzam, nie wiem, pewnie pamiętacie czas, kiedy łączono się z internetem za pośrednictwem modemu telekomunikacji polskiej i jakby teraz w tym czasie ktoś powiedział, że za 20 lat będziemy mieli światłowód, wirtualną rzeczywistość, ChatGPT, i dane, które przechodzą między nami w milisekundzie, to każdy by powiedział, że to jest niemożliwe. I tak się dzieje w krypto. Ludzie są coraz bardziej otwarci. Nawet świat tradycyjnych finansów cały czas mówi, że to nie jest nic fajnego, ale już puszcza oko, zaczyna inwestować. Te tłuste koty starych finansów już są bardziej otwarte na krypto. Mówią PR-owo, że nie, ale z tego, co robią, wynika, że wiedzą, że to są finanse przyszłości.